Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Brączek, witam was bardzo serdecznie w grze Farming Simulator 2017, a dzisiaj pierwszy odcinek z nowej serii, którą zapowiadałem. Będziemy sobie ją prowadzić na single player na mapie Sosnówka, którą pewnie większość z was kojarzy właśnie z Farminga 15, bo była ona w dodatku Gold. Tutaj twórcy pomyśleli o tym, że może ona się podobać większości grających, także udostępnili ją nam jako mapę podstawową. W sumie fajnie, bo mamy dwie mapy do wyboru teraz i możemy sobie grać albo na Gold Crest Wallay, albo tutaj właśnie na Sosnówce. No i tak jak zapewne wiecie, na Gold Crest Wallay prowadzimy sobie serię w trójkę z chłopakami, a tutaj dodatkowo właśnie na Sosnówce będę prowadził serię z singla, także myślę, że dosyć ciekawie będzie. Również będę się starał grać jak najrealniej, także tam będziemy właśnie zbierać pieniążki na nowe maszyny. A w dzisiejszym odcinku, o dziwo, nie żniwa, tylko zajmiemy się wywozem zboża z silosów, bo chciałbym zobaczyć właśnie, ile uda mi się uzbierać tych pieniędzy z wywozu właśnie tych wszystkich roślin, bo mamy ich aż 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 do wywiezienia. I to jest pszenica, jęczmień, rzepak chyba, tak? Słonecznik, soja i kukurydza, także mamy praktycznie wszystko oprócz ziemniaka, buraka i obornika. No ale na samym wstępie do tego odcinka chciałbym jeszcze pojechać do sklepu, zakupić jedną taką przyczepę, bo no po prostu przyda mi się jeszcze jedna taka przyczepka, bo do skupów jest dosyć daleko, a przyczepa kosztuje bodajże 9600, także to nie jest dosyć dużo. To nie jest dużo i myślę, że się nam przyda, także pierwsze co, ciśniemy sobie właśnie na sklep naszym zetorkiem. A może jeszcze tak na samym wstępie tutaj wam pokażę, jakie mam maszyny na sam początek. No jest to oczywiście zetor Proxima 120, przyczepa Metaltecha, kombajn taki sam jak mamy tam na początku na Gold Crest Wallay, kombajn Case'a International i tutaj jest jeszcze duży zetor Forterra, czyli w sumie od 15 nic się nie zmieniło poza kombajnem. Tutaj mamy jeszcze siewnik i talerzówkę, czyli praktycznie tak samo jak w 15, oprócz nie pamiętam co tam był za kombajn na samym początku i co teraz nie przypomnę, także dobra. Wybierzemy naszego zetura i lecimy sobie pozwiedzać troszkę mapę. W sumie do sklepu daleko nie mamy. Mapa wygląda praktycznie tak samo jak w 15, ale wiadomo, że troszeczkę tekstury są ulepszone i no ogólnie to otoczenie wygląda dużo, dużo lepiej. Ale tak poza tym to wszystko jest tak samo. Jak możecie usłyszeć, nie wiem czy słyszycie dźwięki z gry, ale dźwięki z zetora są po prostu boskie. Tak jak z Bolkiem wczoraj to zauważyliśmy te dźwięki, to naprawdę powiem wam, że odwzorowane jest w 100%. Bo w 15 one były takie sztuczne, a tutaj to już jest troszkę bardziej realne, co na pewno będzie też umilać rozgrywkę. W dzisiejszym odcinku nie wiem, czy zajmiemy się żniwami. Szczerze wątpię w to, bo chyba nie zdążymy, bo chciałbym wywieźć to całe zboże z silosów i ewentualnie w odcinku drugim zająć się wywożeniem zboża, zająć się żniwami, przepraszam. Dobra, my sobie tutaj zaparkujemy. Zgaszam może ciągnik i lecimy do sklepu. Tutaj mam jakiś znak zapytania, sklep z maszynami, ok. Wywrotki i tak w sumie się zastanawiałem między tą przyczepą a tą, ale stwierdziłem, że mam tylko jedno pole na sam początek, także jedno albo dwa. Czekajcie, zaraz wam powiem, ile mam na początek pól. Dwa pola mam na sam początek, także także no myślę, że dwie przyczepy, te mniejsze, w zupełności mi wystarczą. Bo większą przyczepę, jak będę chciał już kupować, to zapewne będą tutaj te dwie. I one będą dosyć spoczko. A dzisiaj kupimy sobie tą Metaltecha. Co to jest? Ustawienia kół, szerokie opony. Szerokie opony, ale nie chcę. Nie chcę chyba szerokich opon, wolę standardowe. Dobra. Kupimy sobie ją. Tak, chcę kupić, ok.
No i zostało nam 10 tysięcy, także no nie za wiele. Ale mam nadzieję, że po... Gdzie ta przyczepa jest? Aha, tutaj muszę wjechać, dobra. Mam nadzieję, że po wywiezieniu tych wszystkich roślin ode mnie z magazynu będę miał tych pieniążków troszeczkę więcej, bo kolejnym moim zakupem prawdopodobnie będzie pług, bo pługa tutaj też nie mam. A pług na pewno mi się przyda, bo w farmingu 17 jest coś takiego, że co jakiś czas, nie wiem czy co sezon, ale chyba nie, co jakiś czas po prostu trzeba pole zaorać, żeby nam dawało dobre plony. Także pług na pewno nam się przyda. Pług na pewno nam się przyda. I no mówię, tak jak mówię, kolejnym zakupem właśnie będzie pług. No a potem będę musiał sobie kupić też na pewno jakiś opryskiwacz, ewentualnie rozsiewacz do nawozu, bo no bez tego moje plony na pewno będą zbyt duże. Także to też będzie mi bardzo przydatne. No a potem zobaczymy co dalej, bo na pewno będę chciał iść w zwierzęta. Jakieś krowy czy tam świnie, nie wiem czy owce, ale nie, owce chyba, owce mi tutaj nie będę chciał iść w owce. Na pewno będę chciał przetestować świnie, bo to też jest nowością w 17. Także spoko, będzie to też nagrać dla was i zobaczyć jak to tam wszystko działa. No i krowy, zobaczymy co będzie pierwsze. Na razie dajmy sobie z tym spokój i zróbmy to co na początku do nas tutaj należy. Dobra, ja wyjeżdżam na farmę i szczepię te dwie przyczepy ze sobą. I chyba wezmę dużego zetora, bo mały może mieć problem z dwoma przyczepami. Mały może mieć problem. A tak będzie na spokojnie, sobie pojadę dużym zetorem. Nawet nie wiem gdzie dokładnie będę musiał jechać. Będę musiał sprawdzić gdzie będą najwyższe ceny. I tam po prostu pojadę sprzedać. A, idealnie cofnąłem. Dobra. Okej. Chociaż może da radę. A, dobra, jadę małym. Co tam? Jak się bawić, to się bawić, nie? 120 koni w sumie powinien dać radę. Dobra, pierwsze co sobie zdejmiemy te plandeki, żeby nasypać zboże. Dobra, plandeki zdjęte i podjeżdżamy sobie. Czekajcie, gdzie to się wysypywało? Tutaj się wysypywało. Podjadę sobie pod syp. I zobaczymy, którą roślinę najpierw weźmiemy. Nie mówię zboże, bo soja i ta cała reszta to po prostu chyba nie są zboże, więc wolę powiedzieć roślina. Czekajcie. Rozpocznij napełnianie. Dobra. Pszenicy mamy 6, jęczmienia mamy 5,5, rzepaku prawie 5, słonecznik 5, soja 6,5, kukurydza 7. Dobra, czekajcie, może ja sobie najpierw zgaszę ciągnik. I zobaczę gdzie będzie najdroższe. Słonecznik najdroższy jest w elewatorze. A nie, przepraszam, tutaj jest najdroższy w młynie. W młynie jest najdroższy. Szkoda, że nie ma dwóch. A nie, przepraszam, są dwie rzeczy. Rzepak i to jest soja. Także pojedziemy sobie najpierw do tej firmy transportowej. Czekajcie, rzepak i soja. Najpierw rzepaku na pierwszą przyczepę, żeby po prostu nie jeździć tam między tymi firmami, między tymi skupami, tylko jak najwięcej właśnie zawieźć do jednego. Wybrany. Czekajcie, co to było? I soja, dobra. Ciekawe, czy mi się zmieści. Mieści się. Czekajcie, rzepak i soja, na pewno to było tak? Tak, rzepak i soja. I jedziemy do firmy transportowej, która jest. Ło kurwa. Taki kawał. Czekajcie, to w lewo, tak? Ale ja sobie pojadę na skróty. Nie będę jechał główną drogą. Tylko tutaj się da przejechać na skróty przez taki mostek. Z tego co pamiętam. I dobra, to lecimy na firmę transportową. Zobaczymy, ile dostaniemy pieniędzy z tego. Mam nadzieję, że jak najwięcej, bo no wiadomo, że na samym początku gry tych pieniędzy przyda się jak najwięcej. Czekajcie, zobaczymy, czy my damy radę przez ten mostek w ogóle przejechać.
A ładnie tutaj jest na tej sosnówce, naprawdę. Mapa ma swój klimat i tego nie zaprzeczycie, bo no jest zrobiona w takim, nie wiem, mi się zawsze kojarzyło z takim ruskim klimatem. Ale posłuchajcie tego Zetora, jak on pięknie chodzi. Ma co robić w górę z dwoma przyczepami. Tak wygląda mój zestaw, może ja sobie plandekę zaciągnę, żeby mi tutaj zaraz policja nie zgarnęła. Plandeki sobie założę i lecimy dalej. Kurde, ma co robić pod tą górę z dwoma przyczepami, szczerze wam powiem. Ale dosyć... Nie jest tak daleko, jak się spodziewałem. Zaraz będziemy na miejscu. Tylko to jest z tej polnej wyjedziemy i na momencie będziemy już na tej firmie. Mapka ogólnie jest dosyć sporawa, ale chyba pól jest troszeczkę więcej niż na tamtej Gold Crest Valley. Z tego, co mi się wydaje. Bo tam nie ma zbyt wiele pól na tamtej mapie. Co jest też w sumie minusem. Bo moim zdaniem, jeżeli mapa jest wykonana na całej powierzchni tutaj możliwej, to pól powinno być jak najwięcej. A tutaj zobaczcie też cały praktycznie środek mamy. Cały środek mapy mamy wolny i nie ma żadnego pola, tylko tam są jakieś góry chyba. Dobra, czekajcie, my sobie wyjedziemy tutaj na główną i prosto musimy jechać chyba. Tak, prosto i w lewo, tutaj gdzieś po lewo jest biogazownia. Czekajcie, ja sobie zmienię kamerę, to będzie ją widać. No taka dosyć sporawa. Na pewno kiedyś tutaj zajrzymy, jak będziemy już mieli większy sprzęt i będziemy sobie robić kukurydzę. Wiadomo, że te początki bywają trudne i no na samym początku praktycznie będzie tak jak na tamtej naszej serii w trójkę. Żniwa, siew, żniwa, siew. Żeby jak najwięcej pieniędzy sobie zarobić. A my już prawie na miejscu, jak widzicie. To aż woda wyschła, chyba jakiś wąwóz jest. I tak w sumie, co wam jeszcze powiem, na YouTubie nie widziałem, żeby ktoś prowadził w ogóle serię z Sosnówki. Bo wszyscy praktycznie się rzucili się na tą nową mapę Gold Crest. No w sumie my też tak zrobiliśmy i nagrywamy w trójkę z tamtej mapy. A czekajcie, my tutaj w prawo wjeżdżamy. I nagrywamy w trójkę z tamtej mapy. Dlatego postanowiłem sobie nagrać też serię z tej mapy, żeby nie poczuła się gorsza. A mapka jest naprawdę super i moim zdaniem może można ją porównywać do tamtej mapy, bo całkiem dwa odmienne klimaty są na tej mapie i na tamtej. Dobra, czekajcie, ja sobie wysypię kierunek zrzutu lewa, dobra. I teraz wysyp jest na I. Ej, no miałem zmienioną na lewą, aha, dobra. Bo miałem nie na tą przyczepę, co trzeba ustawione. 5200 dostaliśmy za soję. A zaraz zobaczymy, ile dostaniemy za... za rzep... Nie, za teraz za soję dostajemy, czekajcie. A za rzepak dostaliśmy 5200. 8800, 8900 prawie dostaliśmy za soję, także dosyć sporo. Fajnie. Czekajcie, tu jest też wyjazd? Tak, tu jest też wyjazd, tędy sobie wyjadę. I lecimy z powrotem na farmę i wywieziemy sobie teraz jakieś zboże, pszenicę czy tam jęczmień. Tak jak powiedziałem na samym początku, te dwie serie na razie będą na moim kanale z 17. Jeżeli macie jakieś pomysły, co byśmy mogli w sumie jeszcze nagrać, nie wiem, czy chcecie na przykład taką serię z dużych maszyn. Wiem, że Bolek nagrywa taką serię. Czyli po prostu dodaje sobie pieniądze i kupuje co popadnie i nagrywa dla was tego odcinki. Szczerze chyba nie chcę robić takiej serii, bo no nie wiem, na sam początek farminga myślę, że spoko będą takie serie, gdzie zaczynamy od zera i stajemy się coraz bogaci i odkrywamy te nowe maszyny, a nie, że po prostu kupujemy wszystko naraz i mamy po prostu wszystko i możemy sobie grać czym chcemy, a tak jak moim zdaniem gra jest ciekawsza, kiedy no po prostu mamy te małe maszyny na samym początku, nasze gospodarstwo jest takie ubogie, że tak powiem, i z odcinka na odcinek stajemy się coraz bogatsi i możemy sobie zakupywać te maszyny i moim zdaniem takie coś jest dużo, dużo ciekawsze niż
niż gdybyśmy mieli kupić sobie od razu wszystko i grać na tych dużych maszynach. A tak będziemy odkrywać, ja będę odkrywał Farminga 17 i wy będziecie odkrywać go razem ze mną, także to moim zdaniem będzie najlepszym rozwiązaniem. Jak widzicie, tutaj co się zmieniło, to ślady zostają takie bardziej wyraźne, bo w 15 one były takie białe i no nie wyglądały za ładnie, a tutaj jak widzicie, jak jedziemy po piasku, to bardzo, bardzo przejrzyście je widać. I no w sumie już chwilę temu tędy jechałem, a jeszcze nie znikły. Pewnie znikną dopiero wtedy, kiedy wyjdę z gry. Ale nie wiem, nie jestem pewien. O, tutaj już znikają, dobra. Czyli jednak nie po wyjściu z gry, tylko po określonym czasie. Znowu ten mostek, ja pierdzielę. Nie wiem, czy w realu dałbym się, żeby przejechać po takim mostku. Te deski takie jakieś spróchniałe. Ale jesteśmy już na farmie, w drugą stronę to jakoś szybciej poszło. I na momencie żeśmy dojechali. I teraz weźmiemy sobie, czekajcie, ile miałem tam? 5 roślin chyba do wywiezienia, także weźmiemy sobie teraz następną. I pojedziemy może gdzieś bliżej tutaj, żeby taki kawał znowu nie jechać. A w następnym odcinku zapewne zrobimy sobie żniwa. I skosimy trochę pola. Dobra, podjeżdżam. Czekaj, to teraz tak. Co ja mam jeszcze do wywiezienia? Słonecznik. Mam do wywiezienia jeszcze kukurydzę. Kukurydza najlepsza cena jest tutaj. Czyli w tym samym miejscu, gdzie słonecznik. Czyli w młynie. Gdzie mamy młyn? Gdzie mamy młyn? Aha, młyn jest tam. Także dobra, ja sobie wezmę i kukurydzę, i słonecznik. Kukurydza start. Napełniamy. 8 ton na tą przyczepę wchodzi, także nie za mało. Fajnie, fajnie. Kukurydza i słonecznik. Dobra. I z tym sobie lecimy do młyna. A młyn będzie gdzieś tutaj na dole, czyli cały czas lecimy główną. Jakiś warburg tam przede mną jedzie. Ogólnie w Farmingu 17 mamy funkcję radia, który wam niestety teraz nie pokażę, bo nie wiem jak to jest z tym radiem. Czy czasem do mnie by się nie doczepili o prawa autorskie. Wolę nie ryzykować, bo jeszcze mi film zablokują. Chociaż nie wiem, czy czasem nie widziałem na YouTubie ludzi, którzy nagrywają Farminga i tego radia nie słuchali podczas nagrywania. Nie pamiętam dokładnie. Ale fajna sprawa, bo no nie musimy sobie włączać muzyki na komputerze czy tam gdzie indziej, tylko po prostu możemy sobie w Farmingu odpalić radio. Chyba nawet radio internetowe jest. No kurde, jedź tym gównem. Wyprzedziłbym go, ale boję się, że coś mi naprzeciwka pojedzie. Jeszcze z górka, także teraz na pewno nie będę wyprzedzał. Daleko mamy? Łe, to już jesteśmy prawie na miejscu, także. A tak się teraz zastanawiam, ciekawe gdzie są świnie tutaj. Gdzie możemy mieć świnki? Tu są krowy. Tam na dole są owce. A, dobra, widzę świnie. Tutaj po lewej stronie mapy są świnki. No fajnie. Ja na pewno będę chciał się tutaj zajmować świniami. Owcami tak średnio, bo jakoś nigdy mnie to nie ciągnęło. Także pewnie owce i... pewnie tylko krowy i świnie. Dobra, czekajcie, ja sobie tutaj zjadę. Ogólnie to otoczenie tej mapy jest zajebiste. Kurde, tak mi się podoba. Tutaj jak widzicie jakaś stacja benzynowa. Po rusku napisane. A do młyna mamy na rondzie w lewo. To teraz w które lewo? Tutaj gdzieś. Tutaj powinien być gdzieś młyn. Tam na wprost jest młyn, dobra. Tylko gdzie tu jest wysyp? Czy czasem nie tam na dole? Kurde, jeszcze tu nie byłem nigdy. Widzicie gdzieś wysyp? Bo ja nie widzę.
A zaraz znajdziemy. Muszę chyba tam. Aha, okej. Czyli muszę zjechać tam na dół, żeby się wysypać. Kurde, jakie tu są uliczki, zakamarki. Gdzieś chyba na pociąg tu się będę sypał, albo i nie. Tutaj jest chyba syp. Jo, tutaj jest, okej. Trafiliśmy. Dobra. Oj, zapomniałem, że na Q się teraz nie sypię, tylko na I. Zajebiście to wygląda. Dużo, dużo lepiej niż w 15 to sypanie. Dobra, druga przyczepa. Mamy już 30 tysięcy, także dosyć sporo. Czyli teraz zostało jeszcze nam do wywiezienia pszenica i jęczmień. Pszenica i jęczmień. Chyba tylko tyle. Ogólnie jestem ciekawy, ile mamy do spłacenia kredytu. Dojedziemy na farmę, to sobie sprawdzę. Mam nadzieję, że niezbyt dużo, bo chyba 30 tysięcy bodajże. 30 tysięcy albo 50, albo nawet więcej, może 75. Nie wiem, wiem, że na Gold Crest Wallet chyba do spłacenia jest około 75 tysięcy. Mam nadzieję, że tutaj będzie troszkę mniej, bo 75 tysięcy to jest kupa pieniędzy, jak widzicie, mam na razie 36. Także teraz pewnie w kolejnym odcinku jeszcze nic nie kupimy, bo będziemy sobie kosić to zboże, które mamy do skoszenia. Ale w trzecim odcinku całkiem prawdopodobne, że kupię sobie już pług, żeby te moje pola móc zaorać. A co jeszcze nowością jest w 17? Nowością jest to, że można wykonywać misje, które na pewno w którymś z odcinków wam pokażę, bo będę chciał sobie je wykonać, bo tam się można dorobić naprawdę ładnych, ładnych pieniędzy. I jest to opłacalne, także na pewno w jakiś odcinek poświęcę na robienie misji. No i to są przeróżne misje: rozsiewanie nawozu, rozlewanie gnojowicy, korzenie kukurydzy, takie tam inne prace jeszcze. Dobra, podjeżdżamy pod tą rampę, znaczy pod syp. Zasypiemy sobie te dwie przyczepy, skoczymy raz, dwa, jeszcze je wysypać. Dobra, czyli mi tutaj zostało tylko jęczmień i pszenica, okej. I będzie wszystko wywiezione z naszego magazynu. No i spoko, przynajmniej nie będę musiał tego robić później. I przynajmniej mamy jakiś taki troszeczkę inny start tej serii, a nie znowu żniwa. Dobra, pszenica, jęczmień. I teraz tylko sobie spojrzę, gdzie muszę jechać z tym. Pszenica, pszenica, jęczmień. Pszenica. Kurde, do firmy transportowej znowu bym musiał jechać. A co by było najbliżej? Wiejski elewator zbożowy. I ja pojadę chyba tam. Nie chce mi się jechać taki kawał znowu, dla tych paru euro. A tak sobie skoczę na ten wiejski elewator, który jest tutaj obok sklepu zaraz. I sobie wysypię tam. Pojedziemy troszkę też w tą stronę mapy, bo byłem tam na tej firmie transportowej, byłem na dole na młynie, a teraz polecimy sobie tutaj na ten wiejski elewator zbożowy, żeby szybko to wysypać, bo no nie chce mi się znowu jechać taki kawał i tą samą trasą i pokazywać wam znowu to samo. A tak możecie tutaj sobie popodziwiać. W ogóle jestem ciekawy, czy to jest pociąg. Bo na Gold Crestu Olej jest pociąg, a tutaj chyba nie ma. Tu chyba nie ma pociągu, chociaż czekajcie, tam jest jakaś. Tam są chyba tory jakieś po lewej stronie, ale tam gdzie jest skład drewna na dole chyba są tory, ale nie wiem, czy tym pociągiem tutaj chyba nie można jeździć. Czekajcie, my tutaj w prawo zjeżdżamy. Prawie bym przejechał. Tutaj tym pociągiem nie można jeździć, bo na Gold Crest Wally pociągiem można sobie pojeździć i po prostu to transportować to drewno i zboże. Dobra. A my już na miejscu, także dosyć szybko nam to poszło teraz.
Dobra, oj, kurde, znowu żebym odczepił przyczepę przypadkowo. Cały czas zapominam, że na I jest wysypywanie, a nie na Q. Aha, druga przyczepa się wysypuje najpierw, okej. Tylko 2500 dostaliśmy za to, także mało. No ale dobra, wszystko mamy wysypane. Około 5000 teraz żeśmy dostali za ten jęczmień i pszenicę. No podsumowując odcinek, tak, zakupiłem przyczepę za 10 tysięcy euro. Na początku miałem 20 tysięcy, czyli po zakupie miałem 10. No i zarobiłem około 32 tysięcy euro na wywozie zbóż i innych dupereli z silosów, także dosyć sporo. Zaraz sobie jeszcze tylko zerknę, ile kosztuje pług. Pług, który kupię, to pewnie będzie ten tutaj, bo ten mi się nie będzie opłacał. Bo to jest, jak widzicie, to jest czteroskibowy jeszcze nie obracany, a ten jest czteroskibowo obracany, więc ten na pewno będzie się bardziej opłacał. No a rozsiewacze nawozu to będzie... Tego chyba nie kupię, bo jest dosyć duży. Za duży. A opryskiwacz kosztuje też 24 tysiące, więc... No chyba najpierw kupię tą małą siewkę. A tak poza tym to wszystko mam. Siewnik mam. Agregat mam, bo mam talerzówkę. Przydałby mi się jakiś fajny kultywator. Ale dobra, to tam będziemy myśleć w kolejnych odcinkach. Na razie mam 42 tysiące na koncie, także dosyć sporo. Będziemy mogli sobie pomyśleć nad jakimś zakupem przy tym odcinku. A ja wam serdecznie dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że seria się wam będzie podobać. Pierwszy odcinek, taki dosyć troszeczkę inny. Zostawcie łapkę w górę i trzymajcie się. Na razie. Cześć.